Zerkaczko! Z tej strony... Perka, Zerka. Dzisiaj zapraszam Was na szukanie markerów w grze Rainbow Friends. No i ogólnie mamy ich do znalezienia aż 21, z czego chyba ten jest najrzadszy, czyli Rainbow Blue Marker jako legendarny. Tutaj co to jest? A czemu on jest jakiś taki niewyraźny? Tu jest Huggy Wuggy. A co tu robi Huggy Wuggy, jakieś tutaj inne postacie? Ja myślałam, że będziemy tutaj szukać markerów z Rainbow Friends, a to tylko te są. O nie, a może to są kolejne postacie, w chapterze drugim jakieś pojawią. A to co, z psiego patrolu ktoś? No nie wiem, w każdym razie możecie mi napisać w komentarzu, który według Was marker jest najbrzydszy, tym razem najbrzydszy. Bo według mnie chyba ten orange lava marker, nie wiem, jakiś jest dziwnie rozpikselowany. To chyba jest jakaś podróba tego orange. No nie wiem, dobra. Lecimy i może zaczniemy najpierw z tego pomieszczenia. A czemu tutaj przewrócona jest ta makieta? Była ta makieta w ogóle w oryginale? Nie wiem. Tamtą kojarzę, że stał ten blue, ale tego nie kojarzę. No dobra, do tego... O, mam już pierwszy marker i to jest blue, zobaczcie. Tak? I co? A, mam, odnaleziony. Official character, blue marker, okej. Okay. To lecimy dalej, szukamy, bo mamy ich jeszcze znaleźć 20, tak? 20. Tutaj mamy chyba te stajnie jakieś. Czy w stajni coś będzie? Może ten brzydki... O, co to jest? Za jakaś postać z piłami mechanicznymi. Black marker, czyli czarny marker. Tu drabina Adriana, tak jak w oryginale. Jest? Jest. Przy okazji przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i dlaczego Wam o tym przypominam? Ponieważ aż 66% osób, które ogląda mój kanał, nie ma zostawionej subskrypcji na moim kanale i jest mi z tego powodu bardzo przykro, a mam taki cel, żeby do końca roku wbić 300 tysięcy subskrypcji, bo warto mieć jakieś cele w życiu. Czy tutaj coś mamy? Nie. Więc sprawdźmy kolejne pomieszczenie. Tam coś jest? Tą bramą, ale tutaj przycisk nie działa, więc nie zobaczymy, niedobrze. Czy tutaj coś mamy? Nie wiem, chodźmy za skałę. O, mamy coś! Z psiego patrolu chyba, tak to jest? Snowy marker. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, że to z psiego patrolu, ale w życiu tej bajki jakoś tak nie oglądałam. A kojarzę te postacie, bo ostatnio otwierałam Kinder Niespodziankę i trafiłam kogoś z psiego patrolu. Tutaj mamy green. W ogóle to nie jest podobne nawet do markera. Wygląda jak normalna postać, tylko mniejsza, ale jaja. Ile już ich mamy? 4 na 21, no to całkiem, całkiem. O! Tu jest jakaś jaskinia, ale nie mogę do niej wejść. Kucać też tutaj nie mogę, niedobrze. No nic, wchodzimy po drabinie Adriana i szukamy dalej. O, teatr! W teatrze chyba ktoś będzie. A tu? Tu jest Red! Czyli to jest jego gabinet tutaj, co nas obserwował na tych monitorkach. Telefon jakiś, jakieś komputery, nawet łóżko, patrzcie, miał. Ale jaja. A były w ogóle tutaj te drzwi? W oryginalnej wersji, bo nie zwróciłam uwagi. No nic, chodźmy do teatru i chyba tutaj ktoś stoi, nie? Co to jest? Tusi Games Marker? Kto to? Co to? Wideo kreator odnaleziona. Nie wiem, kto to jest. Może później sprawdzę na YouTubie, bo tak może wstyd trochę nie wiedzieć. Chodźmy tutaj. To jest teatr. Czy w teatrze coś mamy? O! To? Nie. Beczki śmiechu. O, za beczkami jest kolega jakiś. Kto to jest? Big B Marker. To chyba też jakiś jest youtuber, tak? Video Creator. O, mam pieska, mam pieska. Piesek, piesek. Super Dog Tyler Marker. To też jest Video Creator jakiś? Tak. Nie wiem, nie znam ich, nie znam ich. No Escape. Czyli tu nie ma wyjścia. O, toalety! Sprawdźmy, czy toalety są. I czy papier jest w kiblu? Nie, zamknięte, najgorzej. A tu jest otwarte? Też zamknięte. Ale jaja, tu jakieś klocki porozsypywane. Tutaj blue powinien być, nie? O, tam coś widzę. Tam jest jakiś marker. Chociaż to koło markera to nie stało. Co tu jest? To jakaś nowa postać? Cyan marker. To jest to. Lubi jeść ciasta. No to widzisz, masz idealnie tutaj torcik, nawet świeczka jest w sztuczce. Będziesz zadowolony. Ale jakie zęby ma. Niefajne. O, kaczuszka! Kaczuszka! I też nie było. Yellow Duck Marker. Nie wiem, co to jest nawet. Jak
jakieś wentylatory. Właśnie, możemy tutaj wyjść. Ciekawe, czy coś tutaj będzie w tych kratkach wentylacyjnych. Labirynty jakieś. Gdzie my wyjdziemy? Chyba wyjdziemy na dwór, tak? Tam jest... To jest ten legendarny? To jest ten? Rainbow Blue Marker? Chyba tak, ale jak się świeci, jak sygnalizacja jakaś świetna. Tak, to jest ten najrzadszy. No to powiem wam, że ta gra jest taka prosta w porównaniu do Find the Marker z tego oryginalnego, nie? Tutaj powinny jakieś, nie wiem, obby być, albo nie, te potwory z Rainbow Friends powinny nas gonić tutaj normalnie. To by dopiero było szukanie. Wydaje mi się, że tego fioletowego musimy szukać właśnie tak na podłodze, bo on raczej będzie schowany tak w takich krateczkach, tak jak tutaj, o. Więc trzeba się uważnie rozglądać. Co to jest? O, jest jakiś różowy ślimak. Pink Marker. Co to w ogóle jest? To jest też jakaś postać, która będzie w drugiej części? O, jakieś katakumby. Co to jest? Red Ukulele Marker. To jest ten czerwony, tylko w wersji takiej wyluzowanej dosyć. Tu można wejść? Kolejny marker. Co to jest? Yellow Marker. Co to za postacie są jakieś? Uwielbia balet tutaj ta żółta. Jakieś przejście mamy. Co to jest? Nie ma tutaj żadnego easter egga? Proszę wróć później. A tutaj co jest? A co to jest to? I tu młotek nawet leży, to nie mogę tego młotka podnieść? Co to za sekrety jakieś? O, chyba jeszcze nie działa rzeczywiście. No bo po co by to pisali, nie? Że nie ma tutaj żadnego easter egga i że mamy stąd odejść. No to odchodzimy i szukamy dalej innych markerów. Tutaj byliśmy? Byliśmy. Tam też byliśmy, to nie idziemy. A tutaj byliśmy? O, jest orange! Tam nie byliśmy, na pewno. Cześć. Jej! Ja ani razu przez tego pomarańczowego nie zginęłam, na szczęście. W grze Rainbow Friends. Ale rzeczywiście, może jak ktoś nie wiedział, to mógł sobie nie poradzić. Ej, tu jest wielka ceglasta ściana! Może będą rozbudowywać tą grę? Ja bym urozmaiciła tą grę, żeby normalnie te postacie chodziły i nas mogły złapać. I na przykład wtedy tracimy wszystkie markery, no bo w sumie dużo ich nie jest, nie? To by było o wiele ciekawsze. To ja bym chciała otworzyć. Da radę to otworzyć jakoś? Tam jest jakiś marker ukryty? Mogę tak podejrzeć? A, chyba nie. A tu było? Nie, tu jeszcze mnie nie było chyba. Kolejne łóżko jakieś. Hagi Wagi! Trochę podobny do Blue, bo też ma koronę. Jest ukryty Hagi Wagi. No ale dalej mi brakuje tego fioletowego. Co to za prysznice? Podejrzane miejsce, ja stąd uciekam. Nie chcę tu już dłużej być. Tam jest biały! Chyba jego mi jeszcze brakowało. Jakiś aligator, krokodyl, nie wiem, rekin biały. White marker. Za dużo mi to nie powiedziało. Szukajmy dalej. A, tutaj nie mogę kucnąć, żeby się schować. Nie mogę. A może ja ominęłam coś na wejściu? Może na wejściu coś jest ukryte? Może za tą makietą? Nie, ja w ogóle tu przejść nie mogę. Jest chyba fioletowy. Tu się krył, w tej kratce. Pod obrazem i tylko oczka jego widać. Jego to się najbardziej przestraszyłam wtedy. Zaraz przeszłam i nic nie było i drugi raz niestety mnie złapał. No i co, już tutaj byłam. A dalej brakuje mi markerów. Tutaj jest ktoś w tym? O, open możemy zrobić. Co ja otworzyłam? Może tą bramę otworzyłam? Tam, co popsute było. Tylko w którym to miejscu było? Tutaj? Jest! Idziemy. O! To... Co? Co? Co się dzieje? Co to za teleport jakiś? Okej, czyli tu będzie ten orange lava marker. Zobaczcie, jak on płonie. Ale i tak uważam, że jest najbrzydszym markerem. Nie wiem, totalnie niepodobny. Jest taki magmowy, lawowy jakiś dziwny. No zobaczcie, no tutaj wyglądem nie zachęcał. Porównajcie sobie go tutaj na tym obrazku. O tak, no tutaj robi wrażenie, ale na tamtym... O, nie! Nie wiem, co jest! Czy ja straciłam właśnie wszystkie markery? Na szczęście nie. Ja chcę jeszcze raz tam iść. Już do lawy nie wskakujemy, bo nie warto. Ale jeszcze posprawdzam, czy tu nic na pewno nie ma. Nie ma.
O, jest ktoś tutaj w szafce. Rizzy Place TV Marker. Tam jest skrzynia ze skarbem. Jak tam się dostać? Może jak jeszcze jednego znajdę, to się tam dostanę. Kogo mi brakuje? Tutaj tego Choco Block Marker, który nosi awokado na swoim ramieniu. To tego mi brakuje. Zobaczcie. Tutaj się ukrył ten ostatni marker. Ale jaja. Jego totalnie tutaj widać nie było. Ja wszystkie pomieszczenia sprawdzałam, tylko nie tego, bo myślałam, że tutaj wszystkie już odkryłam markery. A tego jednego mi brakowało. No dobra, kochani, mamy zebrane 100% markerów, czyli 21 na 21. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie zostawić dużo łapeczek w górę. Ja mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze jakaś aktualizacja z markerami z Rainbow Friends, może z chapteru drugiego, to nagram też dla Was odcinek. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!